Zaczynajmy. Świat jako swój najlepszy. Szanowni Państwo, pamiętają na pewno Państwo już Rodneya Brooksa, twórcy tych owadoidalnych robotów, które poruszały się na wielu ławach i które miały być taką kambryjską inteligencją. Otóż Rodney Brooks nie tylko stworzył roboty, które stały się prekursorami rumby, automatycznych odkurzaczy, ale także twierdzi, że inteligencja nie polega na rozwiązywaniu abstrakcyjnych zadań, co można streścić w zdaniu, że słonie nie grają w szachy. Otóż takim zwierzętom jak słonie, innym zresztą też, nie odmawia się inteligencji. Nawet jeśli nie są w stanie rozwiązywać takich abstrakcyjnych zadań jak ludzie, jeśli nie są w stanie rozwiązywać zadania z kryptoarytmetyki, jeśli nie są w stanie grać w szachy, jeśli nie rozwiązują tych wszystkich intelektualnych zagadek, które badali Newell i Simon. Oczywiście poza takimi słoniami, które noszą okulary i meloniki. Te rzeczy napisał Rodney Brooks w bardzo szeroko omawianym i cytowanym artykule Intelligence Without Representation. I te rzeczy stały się niesłychanie również wpływowe w pewnych odłamach robotyki i wpłynęły również na kognitywistykę w tych nurtach bardziej ucieleśnionych. Dlatego też dzisiaj mówię o reprezentacjach w robotyce, żeby tak naprawdę powiedzieć o tych nurtach, które mniej inwestują w pojęcie reprezentacji poznawczej, a żeby pokazać Państwu, że można uprawiać kognitywistykę, zachowując pewnego rodzaju dystans czy też sceptycyzm wobec przydatności tego pojęcia. Ale coś musimy zaproponować najczęściej w zamian i przyjrzymy się też temu. Otóż Brooks twierdzi, że świat może być swoim najlepszym modelem. I zamiast tworzyć szczegółowe modele symboliczne, inteligentne, zachowanie można uzyskać bez nich. Wystarczy tylko odpowiednio często wykrywać stany otoczenia i na nie reagować. To jest taka reaktywna koncepcja poznania. Wystarczy reagować na zmiany świata. Ja bardzo często odwołuję się do idei zapowiadania Jorge Luisa Borgesa, której mapa królestwa była równie dokładna jak królestwo i była zupełnie wtedy nieprzydatna. Tutaj troszeczkę nam Rodney Brooks powiada coś takiego, no możemy posługiwać się samym królestwem, mapy nie potrzebujemy. No oczywiście to jest rzecz, którą możemy robić, ale są pewne warunki. Warunki takie, że musi być to takie królestwo, w którym nie da się łatwo zgubić. Inaczej będzie może nam trochę trudno. Rumbie trudno się zgubić, ponieważ ona nie wyjeżdża na ulicę i o tyle się nie musimy przejmować. Aczkolwiek są już takie automatyczne odkurzacze, które mapy otoczenia tworzą i potem na ich podstawie działają. Więc to nie jest tak do końca prawdziwe.